Radio Luz poleca. Jak Wrocławianie i Wrocławianki zmieniają nasze miasto? Bierzemy pod lupę groźnie brzmiące hasło partycypacja obywatelska i sprawdzamy. Jak rozmawiać, żeby się dogadać. Opinia uwzględniona. W każdy poniedziałek o 17.00 w akademickim Radio Luz. Radio Luz poleca. Dzień dobry. Z tej strony Janek Krszan, słuchacie Akademickiego Radio Luz i słuchacie pierwszego odcinka audycji Opinia Uwzględniona, podcastu, w którym będziemy rozmawiać o aktywności obywatelskiej, i o partycypacji społecznej. To trudne hasła, które przewijają się czasem w przestrzeni publicznej, słyszymy je, dobiegają do nas z billboardów. Dużo mówi też o nich Urząd Miasta Wrocławia, a my w naszej audycji chcemy sprawdzić, jak to z tą partycypacją i z tą aktywnością obywatelską jest naprawdę. Prawde. Bierzemy w takim razie na tapet wrocławski budżet obywatelski, patrzymy na konsultacje społeczne, zaglądamy na backstage panelu obywatelskiego, tych wszystkich działań, które podejmuje wrocławski urząd i podejmują też wrocławskie organizacje pozarządowe, żeby tą aktywność obywatelską we Wrocławiu zwiększać. Czasem będziemy opowiadać w troszeczkę takim trybie wykładowym, a czasem będziemy zapraszać się do studia ekspertów i praktyków partycypacji osoby, które działają na wrocławskich ulicach, zwręczają wam ulotki, zachęcają do aktywności. W najróżniejszych działaniach i chcą zmieniać nasze miasto, chcą zmieniać Wrocław. I dzisiaj w pierwszej audycji osoba, która taką, taką postawę właśnie reprezentuje, Joanna Klima, aktywistka związana przede wszystkim z grupą Serce Szczepina, której historia aktywistyczna zaczyna się od wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Wrocławski budżet obywatelski to taki program, który działa we Wrocławiu od 2013 roku. Mieszkańcy Wrocławia co 12 miesięcy mają okazję zgłosić w nim swoje propozycje lokalnych inwestycji, czyli, czyli takich pomysłów na to, jak zmienić otoczenie wokół siebie, ale też zmienić całe miasto. Te pomysły przechodzą weryfikację formalną, przechodzą merytoryczną, no i potem poddawane są głosowaniu, w którym mam nadzieję, bierzecie też udział. To głosowanie często jest bardzo, bardzo mocno promowane nie tylko przez urząd miasta, ale także przez aktywistów, którzy swoje pomysły zgłaszają. Kilka dni temu zakon Zakończył się nabór pomysłów w tej tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego także za kilka miesięcy do tego głosowania przejdziemy na ten moment kiedy sprawdzałem pomysłów, zgłoszono 286. Zobaczymy, ile z nich przejdzie. Te oceny merytoryczne pozytywnie i zostaną poddane pod głosowanie. Obecnie pula środków w budżecie obywatelskim wynosi 33 miliony złotych, i to jest suma, która zostanie rozdysponowana pomiędzy te projekty, które zostaną wybrane głosami Wrocławian i Wrocławianek. Konkurencja jest bardzo, bardzo duża. Jeżeli prześledzicie sobie te ubiegłoroczne edycje WBO, to zobaczycie, że kampanie dotyczące Projektów budżetu obywatelskiego to są kampanie realizowane profesjonalnymi środkami i potężnymi sztabami, które starają się o zmienianie swojego osiedla czy chociażby swojej ulicy. Asie Klimę także będziemy pytać o to, jak wyglądało jej zaangażowanie w jeden z projektów wrocowskiego budżetu obywatelskiego, ale też o tym, jak kilka lat temu te procesy budżetu obywatelskiego wyglądały zupełnie inaczej i jak inaczej wyglądał nakład pracy, który trzeba było włożyć, żeby nasz projekt został wybrany. Z nami w studiu Joanna Klima. Cześć, Asia. Cześć, witam was. Zanim przedstawię tak całkowicie Twoją sylwetkę, Asia, która oczywiście jest niezwykle bogata, to chciałbym, żebyśmy właśnie przystanęli na chwilę na, tej, na tym początku Twojej drogi aktywistycznej, która właśnie związana jest z budżetem obywatelskim, może tą Twoją historię angażowania się w zmienianie Wrocławia opowiemy tak troszeczkę chronologicznie. Więc może zacznijmy od tego 2016 roku i początku Stowarzyszenia Serce Szczepina, z którego chyba jesteś najbardziej znana. To wcale jeszcze nie jest tak, że powstaje serce Szczepina, Stowarzyszenie, i myślę, że ta droga rzeczywiście jest taka chronologiczna i bardzo poukładana, ale w ten sposób może też być przykładem dla innych osób, jak można zbudować coś większego z czegoś małego, a po drodze wychodzi milion innych cudownych rzeczy. Rzeczywiście wracamy do roku 2016. Ja składam projekt w budżecie obywatelskim. On ma dotyczyć renowacji skweru Świętego Damiana DeWustera, i tam w mojej wizji ma się pojawić plan zabaw dla dzieci i starszych, wybieg dla psów i takie miejsca relaksacyjne dla seniorów. Zastanawiam się nad tytułem projektu, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby on był przyciągający, identyfikujący. No i wymyślę sobie tak po kobiecie, mu serce Szczepina, bo trzeba dodać, że ten skwer znajduje się w samym sercu tego modernistycznego osiedla. No i zaczyna się w 2016. Ja rozpoczynam działania, które mają doprowadzić do wygranej. To zbieranie podpisów, kiedy masz jeszcze małą rozpoznawalność, kiedy masz małą identyfikację, kiedy ten projekt gdzieś tam jeszcze chyba bardziej jest w twojej głowie, niż na zewnątrz wśród mieszkańców, nie jest takie łatwe. Oczywiście stworzyłam grupę na Facebooku, przyciągałam znane osoby, ale ciągle to było za mało. Więc ten początek myślę, jest taki klasyczny, kiedy dopiero uczymy się na błędach, więc ten rok 2016 to jest rok, w którym projekt serce szczepina przeszkadza. Przegrał, a ja już ukułam takie stwierdzenie, że on przegrał, ale wygrał. E, I to jest jakby klucz całej tej historii, ponieważ ja po przegranej odwracam się do tyłu i co się dzieje? I stoją ze mną ludzie. Właściwie stoją ze mną kobiety, mamy, które mówią, no dobra, skończyło się WBO, przegraliśmy, ale tą energię trzeba trzymać dalej. I zaczynamy się spotykać jako nieformalna grupa i jakoś w totalnie naturalny sposób. Ta nieformalna grupa nazywa się Serce Szczepina. E, mamy trzy wielkie marzenia: to jest plitark y, na Szczepinie, kino plenerowe, no i w ogóle kolejne WBO. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie te marzenia nam się spełniły. E, no i przez ten rok tworzymy plitark, który jest takim samograjem osiedlowym. Polecam wszystkim, którzy zaczynają działać na osiedlu. No i budujemy społeczność, która za rok ma nam pomóc wygrać kolejny projekt. No i rzeczywiście w 2017 roku trochę modyfikuję poprzedni projekt. Ten projekt zaczyna nazywać się Serce Szczepina dla Każdego. Nie, przepraszam, Serce Szczepina dla Juniorów. I w 2017 roku startujemy o plac zabaw właśnie dla dzieci starszych. No i cóż powiedzieć, wygrywamy ten mm -hmm. projekt, a potem kolejny i w kolejnych latach. Czy ta grupa, która opowiedziałaś za tym już od 16 roku, ona miała duży wpływ na to zwycięstwo w 17 roku? E, tak. Czy to było to, że ty miałeś jeszcze więcej powerów w sobie i uznałaś, że wtedy się nie udało, ale teraz to już musi być to i będę jeszcze więcej rozdawać lotek i zbiorę jeszcze więcej podpisów? E, Właściwie no, od tego mojego poweru niewiele zależało, bo jeden lider on jest po to, żeby skupiać i mobilizować, ale im więcej ludzi ma wokół siebie i więcej tych ulotek zostanie rozniesionych i więcej ludzi stanie pod kościołem, pod szkołą, na placu zabaw, na ulicy i gdziekolwiek, e, od tego zależy zwycięstwo projektu. Więc ja przez ten rok przede wszystkim budowałam taką zaangażowaną społeczność e, i w tym 2017 roku no, ruszyła już grupa do boju. tak? Już mm -hmm. mogliśmy sobie zrobić grafik to, kiedy, gdzie stoi. No i to przyniosło sukces. Na, działaliście na Szczepinie, osiedle, które jest całkiem blisko centrum Wrocławia, ale mam wrażenie, że troszeczkę na uboczu ten plac zabaw, jak mówisz, bardzo wam go brakowało. E, miejsca do zabawy i dla dzieci. Wspomniałeś też o wybiegu e, dla psów. Czy w tym międzyczasie pojawiły się takie pomysły, że może w to byłoby też miejsce na to, żeby zgłosić jakiś inny projekt? Że okej, okay, plac zabaw to jest jedno, ale mamy też o wiele większe potrzeby, bo często kiedy patrzymy na projekty WBO, które są realizowane, plac zabaw jest takim e, evergreenem, klasykiem. klasykiem. Tak, tak samo Miejsce zielone, ale często też aktywiści korzystają z WBO, żeby zrealizować naprawdę potężne, potężne projekty. E, właściwie to nie, bo, bo tak jak powiedziałam, charakterystyka Szczepina wyglądała na ten moment tak, że to było bardzo uśpione osiedle. E, długo przede mną były jakieś projekty niewielkie w WBO, kiedy ten projekt jeszcze raczkował w ogóle w mieście, natomiast e, przede mną nie było żadnych takich rzeczy, nie było żadnej grupy, żadnego NGOs, który by działał na osiedlu. Co więcej, była bardzo źle działająca Rada Osiedla. Więc można powiedzieć, że Szczepin był uśpiony, martwy, tam się po prostu nic nie działo i nie, nie, nie budowaliśmy takich wielkich projektów, bo trzeba, no już sobie szczerze powiedzieć, dzisiaj się nie wygrywa wielkich projektów samymi, samemu, tylko jakby w sojuszach z innymi osiedlami. Ale myślę sobie, że to też jest ważne, że ja rzeczywiście zaczęłam od tego, tego klasycznego placu zabaw. Potem 2000, to był 2017 rok, a w 2018 roku wybudowałam, wybieg dla psów na Szczepinie. No, ale to też jest takie znamienne. Ja nie miałam wtedy psa i w ogóle nawet mówiłam, że chyba nie lubię psów, co się teraz zmieniło, ale wszyscy pukali w czoło się i mówili, no to po co, po co zgłaszasz WBO wybieg dla psów? Ja mówię, po to, że mieszkańcom jest on potrzebny. To nie jest tak, że lider ma zaspokoić swoje własne ambicje, tylko myśleć trochę szerzej, trochę dalej. I ten wybieg dla psów był po prostu jakby zapotrzebowaniem. Ja zrobiłam spotkanie na osiedlu i powiedziałam, drodzy mieszkańcy, w roku 2018 tym zgłaszam kolejny projekt. Czego oczekujecie? I no i ten wybieg dla psów okazał się najbardziej znaczący dla mieszkańców, więc ja schowałam własne upodobania i po prostu złożyłam projekt y, y, Psi Wybieg w Sercu Szczepina. Wspomniałaś o Radzie Osiedla, która wtedy działała kiepsko przed tym twoim pierwszym startem w WBO. Teraz mówimy też o tobie jako już członkini Rady Osiedla Szczepin. Czy to był taki naturalny krok? Czy to jest też taka naturalna ścieżka osoby, która działa w WBO, że okej, okay, chcę więcej, chcę szukam tych miejsc, gdzie też mogę mieć wpływ. Rada Osiedla jest na pewno takim miejscem. E, wiesz co, to, to trochę jest znowu taka kolej rzeczy, która czasami w ogóle nie jest przewidywalna, nikt się jej nie spodziewa. E, kiedy, kiedy w 2018 18 roku rozpoczęły się wybory do Rad Osiedla i szukano kandydatów, to w ogóle ludzie powiedzieli, ej, przecież ty już mhm. wygrałaś dwa projekty w WBO, to, to wystartuj do tej Rady Osiedla. Będę szczera. Ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, co to jest Rada dla wtedy. E, Myślę, no że i... wielu wrocławian e, nie ma pojęcia tak. nadal, patrząc na frekwencje no i w wy, wystawiliśmy trzy osoby, no i rzeczywiście ja z największą osiedlową rozpoznawalnością dostałam się do tej Rady No i przez cztery lata jako radna osiedlowa, e, przepraszam za kolokwializm, ale kopałam się z koniem. To, co ja tam zostałam, to była niegospodarność, nietransparentność, marazm i w ogóle naprawdę taki obraz starych rad osiedla, które nic nie robią, są jakimś tworem do niczego. No i po czterech latach bycia radną osiedlową i uwaga, wygraniu kolejnego w 2019 roku projektu do WBO i założeniu w 2019 roku Stowarzyszenia Serce Szczepina, bo naturalną drogą grupa nieformalna przekształciła się w Serce Szczepina w Stowarzyszenie. No przyszedł rok 2020 i decyzja co robić. Czy startować w kolejnych wyborach, czy sobie odpuścić i tworzyć ciekawsze rzeczy. No i podjąłem decyzję, że jeżeli mam być dalej w Radzie Osiedla, no to tworzę, zbieram ludzi i zgarniam wszystkie mandaty e, i biorę wszystko. No i tak się stało. I tak się stało. 15 radnych potrzebowała nowa Rada Osiedla, ja wprowadziłam 15 osób. No i znowu i w naturalny sposób zostałam przewodniczącą zarządu osiedla, czyli no można powiedzieć taką najważniejszą osobą na osiedlu. Ja nigdy tego nie planowałam. Dzisiaj pełnię rzeczywiście dwie funkcje. Jestem prezeską stowarzyszenia i przewodniczącą zarządu. To wszystko wyszło w ramach oczekiwań społecznych, no i przede wszystkim są to efekty uboczne tego, że po prostu działam, jestem rozpoznawalna, ludzie mnie znają na osiedlu, widzą, jakie efekty się dzieją. No i i po prostu tak to wygląda. Podoba mi się, że idziemy nadal tym chronologicznym e, tropem, że udaje nam się, e, nam się tą ścieżką podążać. E, Rada Osiedla, kolejne WBO 2019, ale potem masz przerwę od WBO. E, I to jest ten moment, kiedy też, kiedy mówiłem e, e, różnym osobom, że będziesz gościnią pierwszego odcinka audycji Opinia Uwzględniona i że będziemy rozmawiać o WBO, usłyszałem głos, przecież Joanna Klimat już jest emerytka WBO, przecież już się nie angażuje. E, tak, rzeczywiście, ale znowu to się po prostu po prostu musiało tak stać. Jest rok 2020, ja składam kolejny projekt i chcę powiedzieć tutaj otwarcie, coraz mocniej zaczynam krytycznie patrzeć na cały proces Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. I w 2020 roku składam projekt renowacji Górki Szczepińskiej. To jest taka górka nad Odrą na pograniczu Szczepina i Popowic. Składam to jako projekt ponadosiedlowy. No i trzeba było tutaj wsparcia kolejnego osiedla, czyli Popowic. Miałam takie oczekiwania, to się kompletnie nie udało i ten projekt przegrał, ale zanim ogłoszono wyniki edycji 2020, ja na łamach swojego Facebooka napisałam do mieszkańców, bo miałam taki oficjalny profil, napisałam mieszkańcom, że niezależnie od tego, czy ten projekt wygra czy przegra, ja oficjalnie żegnam się z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim. I będę działała dla mieszkańców, dla osiedla na innych płaszczyznach. Przede wszystkim no, to był moment rozkręcenia stowarzyszenia i jakby zadbania też o tą organizację, ale również uznałam, że jako przewodnicząca zarządu dostałam inne narzędzia, którymi mogę trochę pozmieniać Szczepin. No i tutaj wchodzimy też na taką ścieżkę, która nazywa się Fundusz Osiedlowy. To jest narzędzie rzeczywiście Rat Osiedla, które to, można powiedzieć w dużym skrócie, to jest taki mini Wrocławski budżet obywatelski bez plebiscytu. Czyli mieszkańcy do Rady Osiedla składają wnioski na jakieś inwestycje, radni to zgłaszają do miasta i w ramach określonej puli pieniędzy, jakieś alokacji mogą to robić. No i, i, i rzeczywiście bardzo ufałam, że ten projekt się uda. On dzisiaj też kuleje i, i nie jest realizowany tak jak powinien, co rzeczywiście jest wszędzie krytykowane. No ale powiem krótko. Na przykład od wielu lat był zgłaszany WBO przez mieszkańców projekt oświetlenia skweru przy dworcu na Dodrze. On nigdy nie miał szans powodzenia. Na początku trochę dlatego, że ja wygrywałam inne projekty i byłam konkurencją. Potem one nigdy się nie przebijały. E, za chwilę pierwsza łopata ruszy w tej inwestycji, bo właśnie zgłosiliśmy ją w funduszu osiedlowym i ona jest realizowana nie ze środków WBO, ale funduszu osiedlowego. Więc można powiedzieć, że rozstałam się z WBO, ale na rzecz dalej zmieniania Szczepina. To nie jest tak, że ja teraz e, siedzę na ławce i, i patrzę, co się dzieje. Dalej ciężko Podziwiasz pracuję. Powiedziałeś, efekty swoich, swoich projektów. Powiedziałaś, że krytycznie podchodzisz do WBO w takim razie, co to są za ograniczenia, które sprawiły, że uznałeś? Okej, okay, teraz inna ścieżka właśnie. Fundusz osiedlowy, o którym wspomniałaś, o którym może kiedyś w innym odcinku y, powiemy trochę dłużej, bo to też jest bardzo ciekawe narzędzie. Ale co to są za ograniczenia w WBO i y, jakie przeszkody na, mogą napotkać szczególnie dzisiaj osoby, które chcą wystartować y, ze swoim projektem? No właśnie, wydaje mi się, że ci y, liderzy, którzy pierwszy raz składają projekt, dzisiaj jest im bardzo, bardzo trudno, ponieważ y, od paru lat mamy mapę liderów WBO na, we Wrocławiu i ona jest niezmienna. Mam wrażenie, że wygrywają ciągle ci sami, ciągle te same osiedla, ciągle te inwestycje zaspokajają dane, dane przestrzenie miasta. E, trudno zostać nowym liderem i się przebić. Dlaczego? Dlatego, bo w mojej ocenie ten projekt bardzo się skomercjalizował. E, jeżeli nie masz pieniędzy na porządne ulotki i grafika, na wykupienie billboardu prawie, że na przystanku tramwajowym, jeżeli nie stoi za tobą żaden deweloper, który nie wyłoży ci pieniędzy na dofinansowanie kampanii, jeżeli nie będziesz wykupywał Opłacanych postów na Facebooku, Instagramie i całej reszcie, to nie istniejesz. A przecież to nie o to chodzi. bo było oddolnym projektem i myślę, że uważny słuchacz zauważył, że ja właściwie od tego pomysłu w głowie, które nazwałam serce Szczepina, zbudowałam i przestrzeń, i zmianę nosilu, ale też organizację, energię, ale trzeba to mocno podkreślić, zaktywizowałam mieszkańców osiedla. To też miało na przykład swoje wyniki w wyborach do rat osiedla, gdzie mieszkańcy poszli o wiele w większym stopniu do wyborów. A więc ta aktywizacja przestrzeni osiedlowej, aktywizacja mieszkańców miała jeszcze wtedy szansę. Dzisiaj, kiedy jest to tak komercyjne i tak bardzo odklejone trochę... Zaczyna to brzmieć tak, jakby można było sobie kupić wygraną w projekcie. Troszkę tak. Trzeba po prostu mieć co zainwestować, żeby zaistnieć i ci mali liderzy, którzy chcieliby coś zmienić na swoich osiedlach, praktycznie nie mają szans. Obserwuję to. Nie rodzą się teraz jakieś grupy trochę... Analogicznie do serca szczepina, które by pociągnęły swoje osiedle tak mocno jak my, nie dzieje się właśnie ta. Piękna, pozytywna energia międzyludzka, która zabita jest takim pędem o wygrano. Drugą rzeczą, którą ja mocno krytykuję we Wrocowskim Budżecie Obywatelskim, są projekty ponadosiedlowe. To nie są projekty ponadosiedlowe. Dzisiaj, w mojej ocenie, to jest łączenie sojuszy, czasami osiedli, które kompletnie ze sobą nie sąsiadują, które się dogadały, weszły w układ i które po prostu wymyśliły na przykład, że na pięciu, niezależnie gdzie położonych osiedlach, wybudujemy pięć placów zabaw, zaspakajamy każde osiedle, a w ten sposób e, mieszkańcy, uwaga, pięciu osiedli, a nie jednego, będą głosowali na ten projekt. No i właściwie to, e, to, to są takie konie, które od razu wygrywają na dzień dobry z założenia. No więc nie chcę powiedzieć, że to jest nieuczciwa walka, ale chcę powiedzieć, że to jest walka skazująca na przegraną tych liderów, którzy tak jak ja w 2016 roku mogli nabrać wiatru w żagle a potem po latach zbudować całkiem coś innego, ale równie pozytywnego jak Wrocławski Budżet Obywatelski. Z kim w takim razie się mierzą ci nowi liderzy? Bo wspomniałeś też deweloperów, co brzmi może trochę dziwnie, że w sytuacji, kiedy mówimy o budżecie obywatelskim, mówimy o puli pieniędzy, o której mają decydować mieszkańcy, mieszkańki Wrocławia, taką dużą rolę odgrywa ten deweloper, który nawet powiedziałeś, że może zasponsorować jakąś kampanię, zamiast budując osiedle, zadbać już wcześniej o to, żeby te rzeczy jak plac zabaw, jak park, po prostu się na nim znalazły. A nie spychać ten obowiązek na WBO. E, Deweloper ociepla wizerunek. To, to jest podstawowa, to podstawowa, jakby zasada. Natomiast ja dzisiaj mogę otwarcie o tym mówić przy ostatnim moim projekcie, ten, który przegrał, kiedy zwrócił się do mnie o dofinansowanie kampanii, czyli stworzenie billboardu, ulotek, przekazanie im po prostu pieniędzy na. na... Czyli dla dewelopera też chcesz korzyć, że on się podpisuje pod projektem WBO, wtedy wygląda na bardziej odpowiedzialnego społecznie, przedsiębiorcy. To znaczy i... nie, chyba nawet mu nie zależy, ale jest logo i na przykład na jego inwestycji wisi baner, zagłosuj na projekt. 152, więc widać, że on jakby chce wejść w społeczność lokalną, ocieplając sobie wizerunek. No i na przykład wtedy, kiedy miałam rozmowę z deweloperem, to dostałam pytanie: A w jaki sposób pani finansowała kapanie przez ostatnie 4 lata? Ja powiedziałam, z własnych pieniędzy. Oni mi nie uwierzyli, że ja 5000 ulotek potrafiłam wydrukować wdru ze swoich pieniędzy, ale myślę sobie, że to, to właśnie, że wydrukowałam z swoich pieniędzy, dało mi takie poczucie, Przywiązania do idei, do tego ja zawsze mówię, że my to wszystko robimy z miłości, do Szczepina, i ja będę to zawsze podkreślała. Natomiast jeżeli idziemy tylko na czysty układ, proszę kasę, drukarnia, głosowanie, kończy się WBA, no to cześć, jak czapka, wygraliśmy albo przegraliśmy. Nie ma miejsca na stworzenie ngo nie ma miejsca na te rzeczy, które, które będą od WBO do WBO i wypełnią osiedle, a nie tylko właśnie od plebiscytu do plebiscytu. A pomimo tej całej krytyki i tego, że y, tak wiele ograniczeń wskazujesz w WBO, zdecydowałaś się w zeszłym roku wesprzeć jednak swoim wizerunkiem, swoją osobą jeden z projektów, ale zupełnie inny niż te, z których byłaś wcześniej rozpoznawalna, bo wsparłaś kampanię dotyczącą przystanków wiedeńskich na ulicy Świnickiej, to są takie wyniesione przystanki, które ułatwiają wsiadanie do tramwaju. Tak, wróciłam do WBO, ale nie wróciłam w roli lidera, nie wróciłam na szczepień z tym projektem. Ja od wielu lat jestem członkinią Stowarzyszenia Akcja Miasto i miasto szczęśliwe, przyjazne rowerzystom, pieszym i komunikacji zbiorowej jest moim ideałem miasta. No i rzeczywiście przystanki wiedeńskie to jest coś, co może rozwiązać wiele problemów, a przy Świdnickiej, przy Arkadach my od wielu lat jako Akcja Miasto o tym mówimy. One są wręcz konieczne. Wiele prowadziłam rozmów z mieszkańcami. Tam, gdzie seniorzy, osoby z wózkami wspinają się do tramwaju, zachęcam, żeby przyjrzeć się czasami, jak wygląda właśnie wsiadanie y, do tramwaju w tym miejscu. No i rzeczywiście w akcji Miasto zgłosiliśmy ten projekt y, i ja się nie wahałam. Dla mnie to, to, to była walka o miasto. To nie był projekt jakby o WBO, ale walka o standardy takie przyzwoite w mieście i trochę spełnienie moich aktywistycznych ideałów, żeby to w końcu się zadziało. No i tak, zaangażowałam się w tą kampanię całym sercem, od rana do wieczora stałam na Świdnickiej e, i walczyliśmy. Niestety z niepowodzeniem, natomiast ja też mam swoje refleksje, dla tego, dlaczego tak się stało i dopatruję się w dużej mierze tego też w kryzysie wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Co masz na myśli przez to? E, po prostu wracam do tych sojuszy międzyosiedlowych. Mhm. Projekt Przystanków Wiedeńskich był rzeczywiście projektem ponadosiedlowym. No, ale teraz spójrzmy logicznie. Ulica Świdnicka, jakież to osiedle? To centrum miasta. A więc czyj to kawałek podłogi? Wszystkich. A skoro wszystkich, to nikogo. I nawet jeśli rzeczywiście widzę bolączkę ulicy świdnickiej i tego, że ona jest niedostosowana komunikacyjnie dla, dla przede wszystkim pasażerów i pieszych, no to Chętnie bym zagłosował na ten projekt, ale u mnie na Maślicach, Kuźnikach, Tarnogaju, Szczepinie i Popowicach mam projekt. Ten, który będzie na co dzień mi bliższy, no więc odpuszczam projekt takiego centrum miasta. Trochę mam oczekiwania, że to powinno zrobić miasto. Tak. tak, to nie WBO, to nie jest ta droga, a trochę mam swoje projekty. No i w ten sposób myślę sobie, że ten projekt przystanków wiedeńskich pokazał bardzo dobitnie, że dzisiaj we wrócowskim budżecie obywatelskim. Nie ma szans na takie projekty właśnie, które mogłyby, nie wiem, wymyślam teraz, ale na przykład upiększyć Rynek Wrocławski, ulicę Świdnicką. Coś, co byłoby reprezentacyjne dla całego miasta, bo, bo nie ma miejsca, nie ma przestrzeni. Ludzie nie głosują na takie projekty. A przecież e, jeszcze kilka lat temu takie projekty cieszyły się ogromnym e, zainteresowaniem. Chociażby jesteśmy w Akademickim Radiu Luz, po drugiej stronie Odry mamy z takiej czerwonej pianki zrobiony napis Wrocław pod Urzędem Wojewódzkim, który, e, która ta instalacja zrobiła nas z budżetu obywatelskiego. E, powiem więcej. Ja w 2000... Hm. Chyba w 19-18, przepraszam, złożyłam projekt. Była taka jedna edycja yy, zabytkowego WBO, i ja złożyłam projekt modernistycznych kwietników. Yy, one leżały na śmietniku z Diumu zdewastowane. A ponieważ ja jestem fanką modernizmu, bo mieszkam na Szczepinie, to te modernistyczne kwietniki mnie bardzo zainteresowały i zgłosiłam yy, odrestaurowanie ich i powrót w miejsce, w którym były. a One stały w latach 70. na plecu Solnym. Yy, I wtedy odbył się jakby taka druga edycja WBO zabytkowego wygrały tylko dwa projekty na całe miasto, w tym właśnie moje modernistyczne kwietniki. Dzisiaj możecie je zobaczyć na ulicy Ruskiej, tam gdzie pan Precel vis a -vis, można sobie usiąść, zjeść Takie z presla. Kafelkami. Takie z kafelkami. Tak, to są Tak, to są moje mm, kwietniki. No właśnie i dzisiaj nie byłoby szans na taki projekt, bo dzisiaj zaspakajamy te obrzeża, te swoje podwórka, no i dlatego przegrał, przegrały przystanki wiedeńskie, bo wszyscy mówili, że tak, to jest bardzo potrzebne, ale tak jak powiedziała, Centrum miasta jest taką przestrzenią niczyją, z którą nikt się nie identyfikuje. No i to, to, to była jeden z elementów porażki. Może tą ostatnią część rozmowy w takim razie, żeby też zakończyć na no może trochę bardziej pozytywnej no, nucie, możemy też sobie trochę pomarzyć, bo chciałem Cię spytać o to, jak widzisz przyszłość budżetu obywatelskiego. Przed nami jest bardzo gorący okres też wyborów samorządowych i na pewno Bo też będzie tematem w trakcie kampanii wyborczej, bo mam wrażenie, że konkurowanie z takimi projektami, które wymieniasz z zaspokajaniem swoich podwórek, obrzeży miasta, jak sprawdzicie sobie wyniki głosowań budżetu obywatelskiego, często wygrywają osiedla deweloperskie, maślice, czy inne położone rzeczywiście na obrzeżach miasta. Mam wrażenie, że to jest taka studnia bez nad, Znaczy, tam zawsze będzie mnóstwo potrzeb, które mieszkańcy będą musieli w jakiś sposób zaspokoić. No i budżet obywatelski będzie naturalnym kandydatem do tego zapełnienia. Więc zdaje się, że no, budżet obywatelski może stać się po prostu narzędziem tylko dla tych konkretnych grup, które są rozsiane po różnych osiedlach i łączą się w, w te sojusze ponadosiedlowe. I dokładnie wszystko powiedziałeś, co powinnam powiedzieć. Dokładnie taka jest diagnoza dla mnie w rozs wrocławka... Budżetu Obywatelskiego. Co, co, co ważne, no jakby nie ma szans dzisiaj na zaspokojenie potrzeb wszystkich osiedli. Jeszcze na początku projektu WBO we Wrocławiu mieliśmy tak zwaną rejonizację i podział na rejony, więc każdy rejon, na który zostało podzielone miasto, walczył jakby w swojej swoje enklawie. W ten sposób jakiś kawałek tortu każdy mógł wyrwać i postawić na swoim osiedlu. Natomiast dzisiaj ustawa to wymusiła, nie ma tej rejonizacji, nie ma podziału, w związku z tym. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, od lat wygrywają te same osiedla. Te, które sobie najlepiej radzą, te, które są najlepiej sieciowane, te, które weszły w układy i sojusze projektów międzyosiedlowych. To można by powiedzieć, że skoro są najlepiej zorganizowane, to zasługują najbardziej na to, żeby te głosowania wygrać. Dokładnie z jednej strony, tak. A z drugiej strony, co mają powiedzieć mieszkańcy innych osiedli przedmieścia Oławskiego, Świdnickiego, gdzie jest całkiem inna charakterystyka osiedli, gdzie są małe, małe jakieś skupiska seniorzy. Oni nie mają szans na wygraną. No i w ten sposób rodzą nam się takie osiedla, które są doinwestowane poprzez Wrocławski Budżet Obywatelski i osiedla, które właściwie myślą no po co to zgłaszać, jak i tak nigdy nie wygramy. Jest jeszcze jedna rzecz, której warto powiedzieć, ale to znowu jest trochę na Niestety, no, proces inwestycyjny trwa bardzo długo e, i mamy we Wrocławiu wiele projektów wrocławskiego budżetu obywatelskiego, które dalej nie, nie jest zrealizowane i nie cieszy mieszkańców, bo przetarg nie ten, bo to nie takie, bo projekt nie taki. E, w związku z tym, jeżeli lider składa projekt w 2019 roku, a w 2020 mógłby złożyć w kolejnej edycji, ale jego projekt jeszcze nawet nie ma, nie jest na fazie projektanta, no to z drugiej strony traci się tak Taką wiarygodność wśród mieszkańców. No dobra, dlaczego mam zagłosować teraz na twój projekt, jak ten, na który wygraliśmy, to jeszcze go nikt nie widział na oczy. Więc jakby i ten proces inwestycyjny, który jest bardzo długi i to właśnie takie dziwne poukładanie się tygrysów w WBO w mieście, powoduje, że, że, no, że ten projekt staje się coraz mniej atrakcyjny, no, ale przede wszystkim to, co powiedziałam, coraz mniej twórczy dla takich aktywnych społeczności lokalnych. Twój wymarzony budżet obywatelski przyszłości za kilka lat, powiedzmy. Wiemy już, że krótsza ścieżka inwestycyjna, znaczy większe nakłady pracy włożone w to, żeby od głosowania i wybrania projektu do jego realizacji ten czas maksymalnie skrócić. Rozbicie tej kliki tygrysów i wprowadzenie trochę nowych aktorów. Co jeszcze? Pewnie zwiększenie środków. E, zwiększenie środków jak najbardziej. Myśmy jako liderzy WBO wielokrotnie apelowali, nawet składaliśmy taki wniosek do prezydenta miasta o to, że tych środków jest po prostu za mało, y, więc jakby nie da się wiele zrobić. Dzisiaj wygra. Wygrywają 24 projekty. To jest naprawdę śmieszna liczba. No ale myślę, że idealny projekt, idealne WBO, no ale wiemy, że ze względu na ustawę ogólnopolską niemożliwe. To jest taki, że na każdym osiedlu dzieje się WBO, prawda, że każdy osiedle może po prostu z tego budżetu partycypacyjnego wziąć swój kawałek i wymyślić sobie co chce. Jeżeli chcecie tężnie, to z tego projektu będzie tężnie, a na innym osiedlu załatamy wam wszystkie dziury w chodnikach, jeśli taka jest wasza potrzeba. Trzeba. I myślę sobie, że, że ten fundusz partycypacyjny to w idealnym układzie powinno być takie przeznaczanie pieniędzy dla mieszkańców, którzy tego potrzebują na danym osiedlu. Taki, taki miał być fundusz osiedlowy, taki się nie stał. W związku z tym, no, no dzisiaj mamy dwa projekty, dwa projekty partycypacyjne, które kuleją w mojej ocenie. Zostaje nam trzeci partycypacyjny, cudowny, nazywa się mikrogranty na działania miękkie. Tutaj może się urodzić stowarzyszenie, tu się może zawiązać grupa nieformalna, tu się dzieją przepływy międzyludzkiej energii, więc polecam. No a póki co, walczmy we wrocławskim budżecie obywatelskim. Cieszę się, Asia, że byłaś gościem naszego pierwszego odcinka, bo potwierało nam się sporo furtek. Nie dość, że o WBO moglibyśmy jeszcze rozmawiać o wiele, wiele dłużej. Może jeszcze do tego tematu kiedyś wrócimy w naszej audycji. Ale mikrogranty, fundusz yy, osiedlowy, to są takie hasła, które na razie Wam rzucamy, a w przyszłych tygodniach wrócimy do nich też na antenie Radia Luz i w podcaście Opinia uwzględniona. To może jeszcze troszeczkę tej pozytywnej nutki dodajmy, rady dla osób, które yy, będą startować w budżecie obywatelskim. W przyszłych latach. Jesteś też mentorką szkoły liderów WBO, takiego działania edukacyjno wspomagającego, które organizuje miasto Wrocław. Jakie tam rady dajesz? E, po pierwsze, no właśnie, nazwij swój projekt tak, żeby to, to naprawdę przyciągało ludzi. Pamiętajcie, że dobra nazwa przykuwa, przyciąga, zapamiętujemy ją i nawet jak gdzieś się dowiemy po drodze o siódmej rano o tym projekcie, a będzie fajne i zostanie nam w głowie, to o 19 wrócę do internetu i go poszukam. E, pamiętajcie o tym, że e, to jest ciężka praca, ale bardzo pozytywna. To jest codzienne spotykanie się z setką ludzi. Codzienne uśmiechy, wymiana pozytywnej energii i, i w ogóle nabierania właśnie takiego optymistycznego spojrzenia do wszystkiego. Pamiętajcie, że WBO to przede wszystkim zaistnienie, a więc ulotka, a więc media, ale to również stanie pod szkołą, kiedy jest wywiadówka, pod sklepem, kiedy ludzie w sobotę robią zakupy. No i zaczynasz być rozpoznawalny. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie osoby Osoby, które działają wbrew pozorom cieszą się ogromnym szacunkiem i, i takim docenieniem. Ja to odczuwam na co dzień, kiedy na szczepienie ludzie mówią mi dzień dobry, nieznajome osoby mówią mi dzień dobry i, i potrafią wymienić się ze mną kilkoma zdaniami. E, więc e, ta ścieżka lidera, oczywiście oprócz tej ciężkiej pracy i czasami. Przegranej może wam dać nowe wyzwania, doprowadzić do was do takiego punktu w życiu, którego się w życiu nie spodziewaliście. Ja myślę, że jestem w takim miejscu. Nigdy się nie spodziewałam, że będę miała stowarzyszenie, że będę przewodniczącą zarządu osiedla, a wszystko zaczęło się od mojego wtedy sześcioletniego Stasia, który potrzebował Placu Zabaw. Więc można powiedzieć, że, że każdy projekt, w który wchodzicie, a zwiąże się ze społecznością, ze zmianą i ze zmianą czegoś na lepsze, zmienia Ciebie jako człowieka i myślę, że to jest ta wartość dodana, która dla ciebie, lidera, będzie najważniejsza. WBO zmienia nie tylko miasto, ale także biografię i także życia. Super. Dziękuję ci bardzo. Asia Klima była gościnią audycji Opinia Uwzględniona. Szukajcie nas na Spotify i słyszymy się w Akademickim Radiolus za tydzień o godzinie 17. To był pierwszy odcinek audycji Opinia Uwzględniona. Będziecie mogli jej słuchać w każdy poniedziałek w akademickim Radiu Luz o 17. Co tydzień będziemy przyglądać się innemu obszarowi partycypacji obywatelskiej, innemu obszarowi, innemu programowi, który pozwala nam zmieniać nasze miasto, zmieniać Wrocław. Gościniam pierwszego odcinka, była Joanna Klima. Ja kłaniam się nisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Nazywam się Janek Chrzan, a audycję realizowała Julka Iwanow.